jeden z symboli polskiej przyrody. W całej Europie trudno znaleźć miłośnika ptaków, który nie znałby tego miejsca. W szerokiej dolinie meandrującej rzeki leżą ogromne torfowiska, nazywane biebrzeńskimi bagnami. To unikatowa mozaika cennych mokradłowych siedlisk. Dzięki setkom lat niezbyt intensywnego rolniczego użytkowania przetrwały tu rzadkie, zagrożone i ginące w kraju i Europie gatunki. W 2004 roku Dolinę Biebrzy włączono do sieci Natura 2000. Obecnie jest to obszar specjalnej ochrony ptaków o powierzchni 148 509 hektarów i specjalny obszar ochrony siedlisk o powierzchni 121 003 hektarów. Biebrzański spektakl zaczyna się wczesną wiosną. Gdy tylko puszczą lody, rozlewiska zapełniają się stadami gęsi, kaczek i ptaków siewkowych, wędrujących na lęgowiska położone na wschodzie i północy. Biebrza to przystanek. Tu można się najeść i odpocząć przed dalszą podróżą. Niektóre gatunki rozpoczęły już gotowe rytuały. Toki batalionów to jedno z najbardziej znanych tutejszych widowisk. Mimo że wszystkie te ptaki należą do jednego gatunku, to wśród samców nie da się znaleźć dwóch o jednakowym ubarwieniu. Kiedy wędrowcy ruszają w dalszą drogę, nad Biebrze wracają kolejne gatunki, które przystąpią tu do lęgów. To jedna z miejscowych osobliwości – rybitwa białoskrzydła. Biebrza to nie tylko ptaki. To również najważniejsza ostoja łosia. Łoś na drodze? Nie ma się czemu dziwić. Łoś jest na swoim miejscu. To raczej asfaltowa droga, jakoś tu nie pasuje. Trakt nazywany carską szosą rzeczywiście powstał z rozkazu cara Mikołaja. Nakładem ogromnych sił i środków przez całe bagna usypano strategiczną drogę stabilizowaną na drewnianych palach. Przysmakiem łosi są młode gałązki wierzby i osiki. Gustują w nich również liczne w całej dolinie bobry. Popatrzyliśmy, że jest fajnie. Fajnie, że jest na kolonii, ciekawe miejsce i Biebrza. To była ta rzecz, która w jakiś sposób mocno argumentowała, że to byłyby te okolice tutaj. Znaczy był też to troszeczkę przypadek związany z tym, że ja pracowałam, a Góral pomagał jako wolontariusz w projekcie ochrony bagien biebrzańskich, w którym byliśmy zaangażowani wcześniej i po prostu poznaliśmy tu mnóstwo fajnych ludzi i kiedyś jakoś tak rzuciliśmy takie pytanie otwarte, prawda, czy może gdzieś tutaj jest jakieś gospodarstwo do kupienia. Po jakimś czasie właśnie znajoma pani tutaj z Czciannego zadzwoniła do nas i zapytała, czy my tak poważnie się zastanawiamy, bo akurat jest do kupienia stara chałupa. Dom Małgorzaty i Krzyśka stoi w gminie Trzcianne. W jej skład wchodzą wsie położone w widłach Biebrzy i Narwi. Ogromna część powierzchni tego terenu jest objęta różnymi formami ochrony przyrody. Nic dziwnego, że możliwości rozwoju mieszkańcy gminy upatrują głównie w turystyce. Panie wójcie, ochrona przyrody to narzędzie, ale dla wielu gmin ochrona przyrody jest kulą u nogi. Tutaj dla was w gminie Trzcianne jest wręcz przeciwnie, trampoliną. Jak to udało się osiągnąć? To jest wyjątkowa gmina, gmina Trzcianne, nad Trzcianne, Trzcina. Ludzie tutaj od tysiąca lat żyją w harmonii z przyrodą. Właśnie te trzciny koszą. Wiedzą, że tam w Trzcinach ptaszek jest, też potrafią chronić. I może to dlatego troszeczkę inaczej patrzymy na przyrodę. My wiemy, że od tysiąca lat bataliony czy różnego rodzaju inne ryzyki, oni tu byli. I właśnie trzeba wszystko zrobić, żeby
dalej tak było, jak jest, żeby nie przeszkadzać, nie ingerować ostro w przyrodę. Ja tutaj mieszkam, tak? Przeprowadziłem się tutaj na miejsce, tak się złożyło. Także na pewno jest to dużym plusem, że jestem jakby stąd. Przychodzę do domu, to nie włączam telewizora, bo nie mamy tu telewizora, to pierwsza sprawa, tylko biorę się za rąbanie drzewa, za koszenie trawy, za porządkowanie, no jak na gospodarstwie po prostu. Dla mnie przyroda kiedyś była las, takim miejscem, gdzie mogę się schronić, gdzie jest las, gdzie jest ta natura. Ja nie znałem tej natury takiej małej, takiej szczegółowej. Jak poznaliśmy się, to wtedy zaczęła się takie rozumowanie tej przyrody i patrzenia na zagrożenia tej przyrody, bo tak zwyczajnie to tego nie widać, tak? Co się dzieje wewnątrz. Gdzieś jest coś planowane, że coś chcą wyciąć, że coś chcą zniszczyć. Ten maleńki ptaszek to wodniczka. To właśnie on pomógł Krzyśkowi znaleźć pracę nad Biebrzą. Wodniczka jest najbardziej zagrożonym gatunkiem pośród wszystkich ptaków śpiewających żyjących na terenie Europy. Między innymi ze względu na jej obecność nad Biebrzą utworzono ostoję Natura 2000. Wodniczki żyją na otwartych torfowiskach. Dawniej ich śpiewem rozbrzmiewały całe biebrzańskie bagna. Dziś, wraz z zanikiem tradycyjnego rolnictwa, ptaków ubyło. Tereny nieużytkowane szybko zarastają. Najpierw pojawia się gęsta trzcina, potem brzozowe zagajniki. Takie środowisko nie jest miejscem dla wodniczek. Kiedyś wszystko ręcznie było robione, maszynami tam się nie dało wjechać, no chociaż też teraz nadal nie za bardzo jest tym dojazdem, ale wszystko było wykaszywane ręcznie, koso, no i później zgrabiane tak samo ręcznie takimi grabiami i na noszach to wszystko było zbierane, noszone i w takie wielkie stogi i dopiero wtedy aż zimą to wszystko zamarznie. Dopiero wtedy się dało to wywieźć. No i czekali wszyscy, aż zima skuje, mróz. I to wszystko dobrze lodem będzie skute. Dopiero wtedy się da to zwieść. No i tak było karmione. No sam ten sprzęt tam pozanosić w te bagna, to podejrzewam, że no, w większości młodzieży to by było dosyć za trudne. Dla wodniczki Biebrza to wciąż kluczowa ostoja. Bez jej ocalenia nie sposób uratować gatunku. Krzysiek jest koordynatorem jednej z lokalizacji projektu Life Wodniczka. To jeden z największych w Polsce projektów ochrony przyrody z budżetem około 20 milionów złotych. W 3/4 finansowany jest ze środków pochodzących z Unii Europejskiej. Takie mechanizmy finansowe są dopuszczone tylko na terenach objętych siecią Natura 2000. Podstawowe zadanie projektu to przywrócenie zarastającym torfowiskom dawnego wyglądu. Łatwo powiedzieć, trudniej zrobić. Koszenie biebrzańskiego bezkresu przy użyciu kos, nawet spalinowych, przypominało porywanie się z motyką na słońce. Ciężkie maszyny też nie miały szans. Traktory grzęzły w błocie. Potrzebne było coś, co miałoby siłę rotacyjnej kosiarki i lekkość pieszego kosiarza. Okazało się, że pojazd spełniający takie wymagania dawno już wymyślono. Tyle, że dotąd nigdy nie jeździł on po bagnach. To ratrak, stosowany do równania narciarskich stoków.
Pierwszym takim moim pomysłem to było do warunków, jakie są w parku, narysowanie, naszkicowanie maszyny, która by spełniała te wymogi. Kiedy oglądałem naszego mistrza Małysza w Zakopanem, w kadrze zobaczyłem jakąś maszynę łudząco podobną do tej, którą mam przez siebie na rysunku zrobiona. Zacząłem szukać, co to jest, jak to wygląda bliżej, jakie to ma parametry, do czego to służy. No ale dosyć szybko dotarłem, co to jest, no i później już było z górki.